Witam Maciej Idzik i zapraszam na kolejne wiadomości telewizji Sędziszów Małopolski. 15 lipca w parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Małopolskim odbyły się pierwsze prymicje. Mszę świętą koncelebrowaną w swojej rodzinnej parafii odprawił michalita ksiądz Łukasz Nowak, który święcenia kapłańskie przyjął we Włoszech. Księdza prymicjanta przywitał proboszcz ksiądz Krzysztof Gac. Dał Bóg nowego kapłana i przeznaczył do posługi dla dobra swojego ludu. Także w tym wyraża się i realizuje myśl Boga wobec każdego człowieka. On niezmiennie pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego posłany na świat Syn Boży, Jezus Chrystus, ciągle przywołuje do siebie i rozsyła wybranych, wyposażając ich w wielorakie dary. To urzeczywistnia się i w Tobie, drogi prymicjanci. A my mamy wielki honor i radość kontemplować z wdzięcznością ten wielki dar, a zarazem i tajemnicę kapłańskiego powołania, owego wyboru i posłania jednego spośród nas. Drogi księże Łukaszu, usłyszysz dziś słowo, które wyrzekł Pan ongiś do Amosa i do wielu innych proroków, potem do apostołów i do ich następców przez wieki. Idź, prorokuj do narodu mego. Zatem masz iść, nie zaś być noszonym, jako sługa, a nie jako ten, komu mają służyć. Z wezwaniem do nawrócenia, nie zaś z pochlebstwem, które tylko zwodzi. W jednej sukni, druga wszak krępuje, nie dając swobody. Z możliwością strząsania prochu z nóg tam, gdzie nie będą chcieli Cię słuchać, nie zaś z częstym tego gestu przywilejem. Wszystko po to, abyś był kolejnym apostołem, który żyjąc w świecie, jednakowoż potrafi przede wszystkim żyć z Bogiem i ku Niemu prowadzić. Witam Cię, drogi księże Łukaszu. Witam wszystkich Twoich, naszych gości i do wspólnej modlitwy uwielbienia zapraszam. Homilię wygłosił ksiądz dr Mirosław Twardowski, który przypomniał wszystkim drogę księdza Łukasza Nowaka do kapłaństwa. Nasze serca są dziś przepełnione radością, bo przy ołtarzu staje nasz brat, który niedawno przez modlitwę i włożenie rąk biskupa otrzymał niezwykły dar, dar Chrystusowego kapłaństwa. Dla nas wszystkich jest to dzień wielkiej radości, a zarazem wdzięczności Bogu, którą wyrażamy uczestnicząc w Eucharystii. Dziękujemy za powołanie księdza Łukasza, który składa dziś w swojej rodzinnej parafii ofiarę Przenajświętszej Mszy Świętej. Ksiądz Łukasz, nasz drogi prymicjant, przyszedł na świat 8 listopada 1991 roku. Jak pamiętam, był bardzo pogodnym, ruchliwym, ciekawym świata dzieckiem. Chętnie uczył się nowych piosenek i wierszyków oraz dużym talentem występował podczas uroczystości rodzinnych, a później w szkole. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej został ministrantem. Swoje obowiązki z tą posługą związane wypełniał gorliwie i z niezwykłym poświęceniem. Gdy był jeszcze w zerówce, idąc w ślady swojego taty, wieloletniego organisty w sędziszowskiej parafii, rozpoczął naukę w szkole muzycznej. Ogromnym przeżyciem było dla Łukasza przyjęcie Pana Jezusa w czasie uroczystości pierwszej Komunii Świętej.
Od tego momentu uważnie przyglądał się swoim duszpasterzom, ich posłudze przy ołtarzu i w konfesjonale, pracy z młodzieżą, posłudze w czasie pielgrzymek, w których uczestniczył z rodziną, na oazach i grupach apostolskich, KSM-owych. Być może już wtedy zaczęło w nim kiełkować ziarno powołania. Z pewnością pomógł mu na drodze do kapłaństwa wybór katolickiego gimnazjum sióstr Prezentek w Rzeszowie. Pogłębieniu wiary i wiedzy Łukasza przyczyniło się w znacznym stopniu liceum ogólnokształcące przy niższym seminarium księży Michalitów w miejscu piastowym. Zafascynowany duchowością michalicką, 8 lat temu wstąpił do nowicjatu w Pawlikowicach. Po roku formacji złożył swoje pierwsze śluby zakonne, a następnie wyjechał do Włoch, aby kontynuować swoją formację do kapłaństwa. Język włoski opanował w niedługim czasie i biegle się nim posługiwał podczas trudnych i wymagających filozoficzno-teologicznych studiów Viterbo. Egzaminy zdawał celujące i tak dotarł do święceń kapłańskich, które przyjął w Castel Sant'Elia 21 kwietnia. Dzisiaj jest w swojej rodzinnej parafii, wśród bliskich i przyjaciół, aby cieszyć się wraz z nimi z daru kapłaństwa i wspólnie uczestniczyć w pierwszej mszy świętej sprawowanej w Sędziszowie, gdzie wszystko się w jego życiu zaczęło. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, kiedy myślimy o kapłaństwie, przywołujemy przeróżne opinie, oceny. Wynikają one najczęściej z naszych różnorodnych oczekiwań pod adresem kapłana. Chcemy, by był on taki jak wszyscy, a równocześnie inny, aby był bliski i bezpośredni, ale i z lekkim dystansem, ubogi, ale nie żebrak. Od księdza oczekuje się, żeby był oratorem na ambonie, wokalistą przy ołtarzu, psychologiem w konfesjonale, pedagogiem w sali katechetycznej i budowniczym przy kościele. W spojrzeniu na kapłaństwo trzeba jednak sięgać do argumentów zdecydowanie głębszych. Przydatność do kapłaństwa trzeba mierzyć głębią wiary i misji mistrza z Nazaretu, który przyszedł do ludzi, aby ich zbawić. Taka jest misja Jezusa. Zbawić człowieka. I dlatego jest kapłaństwo. Żyjemy w epoce, w której sekularyzm chce ograniczyć człowieka tylko do doczesnego świata, zamykając go w getcie przyjemności i rozrywki. Współczesny człowiek potrzebuje jednak zbawienia, tak jak nasi przodkowie. I tak samo jak ci, którzy przyjdą po nas, potrzebuje więc i kapłana. Do takiego świata zostajesz posłany, drogi księże prymicjancie, jako ten, który ma dawać ludziom nowe życie, które pochodzi od Ojca, które przynosi nam Jezus Chrystus przez swojego Ducha Świętego. Mów ludziom naszych czasów o nadziei przekraczającej wszelkie nadzieje ofiarowane przez naukę, technikę i pieniądze. Własnym życiem i świadectwem pomóż im doświadczyć i spotkać samego Boga na ścieżkach ich życia. Nie tylko wierni
wobec kapłanów mają różne oczekiwania. Także każdy kapłan ma pewne oczekiwania wobec wiernych. Czego oczekuje? Nie tego, by mu składano wyrazy współczucia z powodu dość nietypowego sposobu życia. Bo to, czego się wyrzeka, jest niczym w porównaniu z tym, co mu Bóg przyrzeka. Jezus zapewnił uczniów, którzy opuścili dom i swoich bliskich z jego powodu, że stokroć więcej otrzymają już tu na ziemi. Kapłan prosi przede wszystkim o to, aby się za niego modlić, by nie czuł się odrzuconym i samotnym w świecie coraz bardziej zamkniętym na wartości duchowe. Duchowego wsparcia potrzebuje także i nasz rodak i brat, ksiądz Łukasz. Powinien ich się spodziewać przede wszystkim od swojej najbliższej rodziny i swojej rodzinnej parafii. Dlatego niech ich nie braknie nie tylko dziś, w dniu jego prymicji, ale każdego dnia. Kapłan z ludzi jest wzięty. Pragnę w tym miejscu pogratulować Tobie, droga Urszulo, mamo księdza Łukasza, i Tobie, świętej pamięci Andrzeju, tato księdza Łukasza, który łączysz się z nami, chociaż będąc już, jak wierzymy, w innym, lepszym świecie. Pogratulować waszego syna, kapłana, który dziś staje przy ołtarzu, aby sprawować najświętszą, przenajświętszą ofiarę. To wy przekazywaliście mu najwspanialsze wartości, na których będzie budował ludzkie oblicze swojego kapłaństwa, a to fundament dla każdego kapłana, człowieczeństwa. Gratuluję pozostałej rodzinie, w tym siostrom i bratu, rodzinie, a także kapłanom kiedyś i dziś posługujących w tej parafii, wcześniej w niepodzielonej parafii sędziszowskiej oraz całej wspólnocie parafialnej, jednej jak i drugiej. Drogi księże Łukaszu, przez wiele lat przygotowywałeś się do odprawienia tej pierwszej mszy świętej w Twojej rodzinnej parafii. Nie tylko słuchałeś podczas wykładów i konferencji, czym jest kapłaństwo, ale również modliłeś się, aby właściwie odpowiedzieć na powołanie dobrego pasterza, który posyła cię do owiec spragnionych jego miłości. Na obrazku prymicyjnym zamieściłeś słowa z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Życzę ci, aby te słowa urzeczywistniały się w twoim kapłańskim życiu aż do końca. Jako kapłan będziesz blisko związany z mszą świętą. Niech ona będzie dla ciebie codziennym umocnieniem i siłą, na której będziesz opierał całą swoją kapłańską posługę. Podczas mszy świętej ksiądz Łukasz Nowak dziękował Bogu za powołanie i rodzicom za wychowanie w oparciu o wartości chrześcijańskie. Chcę być świadkiem Twojego wielkiego miłosierdzia. Chcę być Twoim sługą, Twoim kapłanem. Dziękuję w sposób szczególny moim rodzicom, mojej mamie tu obecnej, którzy obdarzyli mnie darem życia i nauczyli kochać i wierzyć. Mojemu zmarłemu tacie daj, Panie, łaskę życia wiecznego. Mamo, chciałbym ci podarować bardzo znaczącą dla mnie szatę. Jest to manutergium, w które to wycierałem swoje namaszczone krzyżmem świętym dłonie podczas moich święceń kapłańskich 3 miesiące temu.
W tym skrawku materiału dziękuję Ci za trud wychowania i modlitwy, które zanosiłaś do Boga za Twojego Syna. Już od najdalszych czasów Matka Kapłana ma taki przywilej, aby mogła trzymać w swojej dłoni podczas ostatniej swojej drogi tę oto szatę ze święceń swojego Syna, aby przed obliczem Bożym móc ją pokazać i powiedzieć: oddałam Ci swojego Syna na służbę. Niech Cię Bóg błogosławi, droga mamo. Wiele ciepłych słów padło również w kierunku parafian, wśród których ksiądz Łukasz Nowak żył i dorastał. Na koniec Michalita udzielił swoim rodakom błogosławieństwa prymicyjnego. Wszechmogący, miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Prymicjant pobłogosławił również obecnych podczas nabożeństwa duszpasterzy. Na koniec ksiądz Krzysztof Gac wręczył księdzu Łukaszowi prezent od wszystkich kapłanów sędziszowskich parafii oraz obraz Matki Bożej Sędziszowskiej namalowany przez wikariusza z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim uzyskało najlepszy wynik z tegorocznych matur w powiecie robczysko-sędziszowskim. Młodzież poradziła sobie z egzaminem dojrzałości i pomimo zaangażowania w dodatkowe zajęcia, przygotowała się do niego bardzo dobrze. W tym roku bardzo dobrze się przygotowała. Jest to też duży udział państwa profesorów oraz oczywiście szanownych rodziców. Fakt ten wymaga jeszcze dodatkowo uznania, pochwały, że w tym roku bardzo dużo młodzież udzielała się społecznie, choćby musical pod tytułem Robin Hood, różne imprezy o charakterze społecznym, wymiana międzynarodowa. Jednak to wszystko nie przeszkadzało, a uzupełniało tylko proces dydaktyczny, co jest widoczne szczególnie choćby w wynikach matury z języka angielskiego, które są najwyższe w powiecie, wyższe niż średnia klasa krajowa czy powiatowa. Tegoroczni abiturienci osiągnęli wysokie wyniki nie tylko z przedmiotów obowiązkowych, ale również tych dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Najlepiej to tutaj przede wszystkim język angielski, chemia, również geografia powyżej średniej. W ogóle też historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka na poziomie podstawowym. No tutaj dokładne dane to tutaj język angielski,
79% średnia w naszym liceum, w kraju dla porównania 73%, w powiecie 76% średnia. No i angielski najwyższy u nas w powiecie. Matematyka 61%, zdecydowanie wyżej niż w kraju, to jest 56% na poziomie podstawowym. Chemia u nas młodzież osiągnęła 43%, to zdecydowanie nasz największy atut, jeśli chodzi o przewagę nad innymi. W kraju dla porównania średni wynik z chemii 35%. Język angielski na poziomie rozszerzonym 60%, to wyżej niż w kraju i powiecie, gdzie średnia wynosi 57%. Geografia 40%, to wyżej niż w powiecie 39%, w kraju 36%. Także no wiemy już, że wielu absolwentów dostało się na wymarzone studia, choćby mieliśmy tutaj przedwczoraj informacje od babci ucznia, który dostał się na medycynę do Łodzi, czy jeden z absolwentów dostał się do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Również dostają się na Wydział Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Także no, trzeba pamiętać, że każda matura ma swoją specyfikę. Tutaj niektórych naszych również abiturientów, absolwentów zaskoczyła trudność na przykład z zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ale okazało się, że no jest to ogólnopolska tendencja i choćby tutaj uczelnie w ten sposób zareagowały, że obniżyły poziom punktów rekrutacyjnych. Także jeśli odbiegamy, to in plus tylko od średniej. I jeszcze raz chciałbym pogratulować naszym maturzystom, absolwentom, życzyć dalszych sukcesów w nauce, zrealizowania swoich marzeń. Wyniki matur są okazją do podsumowania minionego roku szkolnego, mówi dyrektor szkoły Jan Flisak. Analizujemy wyniki matur roku dydaktycznego pracy wychowawczej, tak aby w następnym roku były jeszcze wyższe, jeszcze lepsze. Będziemy mieli o wiele lepszą bazę dydaktyczną. Realizujemy projekt 9.2, poprawa jakości kształcenia tutaj szkolnictwa ogólnego i ponad 360 tysięcy w tych najbliższych miesiącach wydamy na pomoce dydaktyczne, modernizację klas opracowni. No a w przyszłym roku młodzież na blisko 200 tysięcy złotych będzie miała dodatkowych zajęć z przedmiotów przyrodniczych. No i będziemy również sami się szkolili jako grono pedagogiczne, tak aby no nasze liceum sędziszowskie no coraz bardziej umacniało swoją pozycję, aby młodzież była bardziej wyedukowana, bardziej zadowolona, szczęśliwsza i robiła lepsze, błyskotliwsze kariery w przyszłości. Wszystkim absolwentom liceum gratulujemy zdanej matury i życzymy samych trafnych wyborów dalszej drogi kształcenia. Jak co roku Biblioteka Publiczna w Klęczanach przygotowała wakacyjną ofertę dla swoich małych czytelników. Starszy bibliotekarz Dorota Paśniewska od początku lipca prowadziła zajęcia dla dzieci, podczas których mogły rozwijać swoje pasje i talenty. Zajęcia wakacyjne głównie są skierowane dla tych dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje, a także dla tych, którzy lubią spędzać czas w bibliotece w sposób kreatywny, ciekawy, zorganizowany pod okiem bibliotekarza. W tym roku uczestnikom zajęć proponowane były niezwykłe gry i zabawy. Były elementy edukacyjne i rozrywkowe. Na nudę nie można było narzekać. Pierwsze zajęcia dotyczyły opieki nad zwierzętami. Inspiracją do tych zajęć była książka Liliany Fabisińskiej, Gucio gubi futerko. Rozmawialiśmy o zwierzętach,
o tym, że należy się nimi opiekować, odwiedzać weterynarza i dzieci wykonywały na zajęciach plastycznych pracę różnymi technikami, malowały zwierzaki farbami na kamieniach, malowały oczywiście świnkę morską, bo ona była bohaterem tego spotkania. Na kolejnych zajęciach rozmawialiśmy o tym, jak należy bezpiecznie spędzać wakacje. Dzieci podpisały kontrakt. Uczyliśmy się, jak należy się odnosić do innych osób, że należy przestrzegać zasad, że trzeba okazywać dzieciom szacunek, sprzątać po sobie. To też było bardzo ważne. I przez cały czas trwania zajęć, tak jakby tematem przewodnim jest Dorota Skrajny Os. Dzieci wykonywały makietę. I na tej makiecie umieściły najważniejsze elementy, które są związane z tą książką, a więc jest domek, w którym Dorota się przeniosła do Krainy Manczykinów, jest huragan przedstawiony za pomocą butelki, folii bąbelkowej, jest mapa Stanów, aby wiedziały, jaka tam jest pogoda, że takie tornada też występują. Jest pole maków, są postacie, są to głównie kukiełki, które są przyozdabiane cekinami i różnymi materiałami plastycznymi. A także jest Pałac Czarnoksiężnika, więc to wszystko jest takie barwne, kolorowe. Oprócz twórczych zajęć znalazł się również czas na sięgnięcie po ciekawą książkę. Kupiliśmy bardzo interesujące książki, łącznie z e-bookami. Do biblioteki w Kręczanach przychodzą nie tylko stali czytelnicy, którzy od lat nie opuszczają żadnych zajęć. Każdego roku na wakacyjnych spotkaniach pojawiają się również nowe twarze. Wszystko dlatego, że zajęcia są naprawdę interesujące, a czas w trakcie ich trwania upływa szybko i miło. Malujemy, wyklejamy z plasteliny. Kiedyś wykleiłam kotka z plasteliny i do tej pory go mam w domu. Pani nam kiedyś dawała kamyki, jakie nam zwierzę przypominały, to mogliśmy malować farbami, plasteliną wyklejać. Zajęcia w bibliotece są bardzo fajne i można się dużo nauczyć. I są też bardzo kreatywne. Integracja, edukacja, wychowanie. Biblioteka spełnia bardzo ważną rolę w życiu najmłodszej części mieszkańców Klęczan. Zajęcia, które są w niej organizowane, popularyzują twórczość i czytelnictwo, ale przede wszystkim ukazują bibliotekę jako miejsce dobrej zabawy oraz alternatywę dla biernego siedzenia przed ekranem telewizora czy komputera. 19 stycznia w podziemiach sędziszowskiego ratusza pochodząca z Sędziszowa Małopolskiego Urszula Kaczor po raz pierwszy zaprezentowała swój niezwykły projekt Adventurers in Wonderland. Za pomocą magicznych zdjęć autorka opowiedziała wszystkim historię swojego życia. Dziś wystawa pojawia się w różnych miejscowościach na terenie całego Podkarpacia i spotyka się z dużym uznaniem. Inspiracją do utworzenia projektu była książka Alicja w Krainie Czarów. Adventures in Wonderland, bo tak się nazywa mój projekt, to takie moje dorastanie, później próby dorosłości, dążenie do celu i tak dalej, moje smutki, radości, miłości. To wszystko ujęłam w tych 16 fotografiach. Skąd pomysł? Nie wiem, sam do głowy mi przyszedł. To było takie moje marzenie, kiedyś stworzyć fotografię, kiedyś zrobić coś z Alicją, no i spełniło się. W spełnieniu marzenia Urszuli Kaczor pomógł fotograf Waldemar van Durs. Pomagał mi w tym projekcie chłopak, który jest moim zdaniem w ogóle artystą mega w Photoshopie, w tych wszystkich matte paintingach i tak dalej, także poprosiłam go o małą pomoc, która później przeobraziła się w większą, ale dzięki temu powstały te fotografie. Wszystko zaczęło się w Sędziszowie Małopolskim. To tutaj tworzone były zdjęcia i tutaj zadebiutowała wystawa. Teraz o Adventurers in Wonderland jest naprawdę głośno. W styczniu rozpoczęliśmy wernisaż i właśnie tę wystawę w Sędziszowie. To była taka pierwsza, no bo jesteśmy w Sędziszowie, fotografie były zrobione w Sędziszowie, więc zaczęliśmy od Sędziszowa. Później był Rzeszów, później było Jaworzno.
Nowy Sącz, Przemyśl, no a teraz jesteśmy w Jaśle. Projekt to już nie tylko wystawa fotograficzna. Na podstawie zdjęć tworzone są obrazy, powstał również bajkowy album. Tu mam jeden z nich, takie nasze małe dziecko, można powiedzieć. Z chłopakiem stworzyliśmy Adventures in Wonderland, album z fotografiami, gdzie przy każdej z nich oczywiście jest ten opis, no i ten cytat z tej mojej Alicji w Krainie Czarów. Sukces Adventures in Wonderland zmotywował autorkę do dalszego tworzenia. W głowie pomału pojawiają się pomysły na kolejne projekty. Cały czas właśnie tworzymy, znaczy przygotowujemy się, no bo cały ten projekt powstał w ciągu 2 lat, więc chwilkę nam to zajęło teraz. Nie potrafimy już zrobić fotografii w miesiąc, więc cały czas działamy, rekwizyty się tworzą. Marzenia posiadają niezwykłą moc. Są siłą, dzięki której budzimy się każdego dnia i widzimy wszystko lepszym i piękniejszym. Dla Urszuli Kaczor marzenia są również siłą napędową do działania i samorealizacji. Spełniając swoje marzenia, stajemy się lepszymi ludźmi, otwartymi, no i takimi weselszymi, więc to na pewno. Fajnie jest, naprawdę, bardzo miło się czuję, gdy ci wszyscy ludzie przyjeżdżają na te wernisaże, opowiadają o tym, pytają. No i to jest takie właśnie taki, nadają mi taki pęd do rozwoju, do tworzenia czegoś więcej, czegoś fajniejszego i czegoś lepszego. Wyobraźnia pozwala przekroczyć granice rzeczywistości. Pcha nas do przodu, sprawia, że potrafimy w siebie uwierzyć i walczyć o swoje szczęście. Uli gratulujemy pomysłu i życzymy kolejnych udanych, magicznych projektów. Zagraniczna młodzież, która przebywa w Polsce w ramach wolontariatu ISEC, odwiedziła 13 lipca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia. Włodarz miasta gościł w swoim gabinecie wolontariuszy z Hongkongu i Indii, którzy przez cały okres pobytu w Sędziszowie odwiedzali maluchy w przedszkolu korczakowskim. W ramach tego, że realizujemy podstawę programową, której jest nauka języka nowożytnego, chcieliśmy uatrakcyjnić dzieciom zajęcia również na wakacjach, bardziej bliższy kontakt z językiem angielskim, ale to nie tylko z językiem angielskim, bo od 4 lat przyjmujemy właśnie wolontariuszy ze Stowarzyszenia Studentów ISEC i mieliśmy gości z Chin, z Meksyku, z Turcji. Obecnie tydzień temu była, gościmy do tej pory, Florę, która pochodzi z Hongkongu, był również Pepe z Meksyku, a obecnie jest chłopak z Indii. Przedszkolaki ciepło przyjęły obcokrajowców i chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach. Były to zajęcia, w trakcie których podczas prezentacji dzieci poznawały historię, w ogóle położenie geograficzne, wszystko o danym kraju, ale były też praktyczne zajęcia, na przykład nauki pisania w języku chińskim. Podczas spotkania w sędziszowskim ratuszu zagraniczna młodzież odwiedziła podziemia, zobaczyła projekt pomnika, który powstanie na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia. Burmistrz wręczył wolontariuszom upominki. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć pozdrowień dla widzów telewizji Sędziszów. Namaste, sare Sędziszów Małopolskiej ke niwasio ko, main India se hu aur dhanyawad mujhe host karne ke liye. 大家好啊，想同心仔舒服嘅朋友打声招呼，希望我哋有机会咧就喺香港见啦。 Trwa 28. turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Biorą w nim udział kluby sportowe z terenu gminy. Jest to już 28. turniej. W tym turnieju weźmie udział 9 zespołów. Są to zespoły z gminy Sędziszu Małopolskim. Są to kluby sportowe. W dniu 28 czerwca rozrosowaliśmy pary wraz z organizatorem oraz przedstawicielami klubów. Rozgrywki rozpoczęły się 15 lipca. Jako pierwsze zmierzyły się drużyny Grodu Będziemyśl z Borkowią Borek Wielki. Mecz odbył się na stadionie w Będziemyślu. Następnie jest pierwsza runda 22 lipca, następnie druga runda 29 lipca i na 5 sierpnia planujemy finał tutaj na miejskim stadionie
właśnie w Sędziszowie Małopolskim. Turniej jest dla piłkarzy okazją do przygotowania przed zbliżającym się sezonem. Ponadto rozgrywki dostarczają wielu sportowych emocji lokalnym kibicom. Celem tego turnieju jest popularyzacja piłki nożnej, integracja tych zespołów, sprawdzenie swoich umiejętności przed ligą. Drużyny powalczą o puchar i cenne nagrody. Jest oczywiście Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego wraz z nagrodami rzeczowymi. Za pierwsze miejsce jest to sprzęt sportowy w kwocie 1500 zł, za drugie miejsce 1200 zł, za trzecie miejsce 1000 zł, za czwarte 800 zł, natomiast pozostałe zespoły otrzymają po 500 zł. W tamtym roku puchar trafił do Lechii Sędziszów, która pokonała w pojedynku finałowym Pląd Klęczany 4-1. Drużyna z Sędziszowa Małopolskiego jest faworytem turnieju, jednak jak mawiał trener Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Największym klubem w naszej gminie jest Lechia Sędziszów, natomiast no, wszyscy liczą na dobre pojedynki, także myślę, że tutaj rywalizacja będzie mocna i każdy będzie chciał zwyciężyć. W tym roku przewidziano nagrody dodatkowe ufundowane przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook. Do filmu. A łapska umyłeś? Ale mydłem? Nie kapie z nich? Czujesz? Tylko kluski zielsko samo? Kto wziął tylko zielsko samo? Matka! To co? Nie będziemy w ogóle o tym gadać? Że co? No wiesz, że w szafie jest trup. A gdzie tu jest szafa? Mówię o pracy mamy. Najwyższy czas wyrównać rachunki krzywd. Z waszą pomocą przywrócę superbohaterów do łask. Musimy zmienić wasz wizerunek w oczach opinii publicznej. Do tej roli idealna będzie pani. Idealniejsza? Ode mnie? To ja ten, posiedzę z dziećmi. Coś się nie tak teraz robi, tato. Pani kazała stosować nowy wzór. Co to znaczy w ogóle nowy wzór? Matematyka jest jedna. Dobra, no, już, wynaleźć... wylutuj ojciec! Wzór to wzór! Halo? Cześć, kotek. Jak tam dzieci? Wszystko bardzo świetnie. Aha, dostała okresu dojrzewania. A Jack-Jack? Istne żywe srebro. Co za jakieś... A mam ciuciu. Matko jedyna. Wow. Ej, czym wy go karmicie? Sama już nie wiem, o co tu chodzi. Żeby pomóc rodzinie, muszę ją porzucić. Żeby ratować prawo, muszę je łamać. Kochanie, idź za ciosem po to, żeby nasze dzieci nie musiały tego robić. Dziękuję, kawalerze. Gwałtowne utlenianie? Co to niby znaczy? Da! Dym i płomienie, moje dziecko. I nie ma mocni dwa. Uwaga! Przerywam program, aby nadać ważny komunikat. Przebierz się, akcja będzie wartka. Będę pędził jak wiatr. Co? Nic nie będziesz pędził! Nie w moim domu! It's a nice day for a drive, huh? Oh, beautiful day. Blue sky, large caliber weapons. I love getting out of the office. Take him out! Ooh, you're gonna need stitches. Lucky for me, I'll still need them tomorrow. Next week, the president's adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
You want to see this thing through? I'm gonna have to get dirty. You're gonna help us start a war. With who? Everyone. I need Blackhawks. Strike teams. Attack drones. Where's the coup? Mexico. You gotta be kidding. Is that your brother? Because I don't want to kill the pool guy. Now that we got the cartels at each other's throats, our secret won't keep long. But I create a black cloud from the trap house to the fat crowd. They like facts, how you got some in the facts now? Good luck. Bada boom, bada bing. Love doesn't live on this side of the border. Adios. Emisja filmów w dniu premiery. Seanse 5 dni w tygodniu. Najnowsza technologia 4K. Filmy w wersji 3D. Rezerwacje biletów online. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów. Kawiarenka.